wracam sobie do domku, a tutaj widzę Blues Rainbow Friends. On się skrada do naszego domku i go rozwala, co ty głupi Rainbow Friendsie, zostaw nasz domek, o nie, Pimpek od nas goni! Co jest? Uciekaj, Luczek, szybko, ja się schowam! Faktycznie, on cię nie widzi teraz, Pimpek. Musimy zbudować jakieś pułapki na Rainbow Friends, bo za chwilę przyjdą wszyscy przyjaciele. I mam tutaj pomysł, żeby postawić tutaj zdjęcie mojego domku. Teraz on na pewno się nabierze, że to jest on. Ale co ty chcesz tym zrobić? Widzisz, to nie zadziała, to w ogóle nie jest pułapka. Nie no właśnie, to jest pułapka, bo mój prawdziwy domek zakleimy sobie takim cobblestone'em i teraz na pewno go nie znajdzie, a tutaj postawimy takie półpłytki, które niby są do otwarcia drzwi, ale pod tym będzie TNT, ohohoj. Ten głupi Blue powinien tutaj wybuchnąć i zobacz, on chyba w tym momencie łyknie haczyk, jest coraz bliżej tego domku. No nie, on tutaj wchodzi, tak, stało się. Tak, i on teraz się dziwi, czemu nie może wejść dalej i chwileczkę, pum, to wybuchło. Ej, mam nadzieję, że ten Blue deadnął, ale nie, on przeżył, musimy zrobić coś innego. A co ty na to, żeby użyć tej oto pułapki? Jak Blue tutaj wejdzie, to zostanie uwięziony. Czekaj, ja chcę zobaczyć, jak to działa. Wejdę sobie i jestem uwięziony. To może zadziałać, więc usuńmy sobie teraz wszystko i postawmy przed domkiem bardzo dużo takich pułapek. I mam nadzieję, że to się uda. Chwileczkę, czy on to zobaczy? Tak, znowu idzie do mojego domku. Czekaj, chwileczkę. Tak, został uwięziony. Mamy tego Blue w końcu. Udało nam się. I co? Teraz się stąd nie wydostaniesz. Wygraliśmy. Ale chwilę, on zaczyna to rozwalać. Nie, ta pułapka jest za słaba. Musimy znaleźć coś lepszego. I jak wiemy, Blue lubi kolor niebieski, dlatego zróbmy mu pułapkę w jego kolorze. Co ty na to, żeby on chciał tutaj wejść do takiego jeziorka, które mu przygotujemy? No pewnie, że tak, on kocha ten kolor, ale czekaj, to jest zwykła woda. No właśnie nie, spróbuj sobie tutaj wejść i będziesz dostawać obrażenia, tak jest! Nie, to jest zabójcze! Musisz uważać, dawaj, trochę ozdobimy to, żeby ten Blue chciał tutaj się wykąpać. I chwilę, on już tutaj idzie, czekaj, Pimpek, szybko schowaj się! Tak, nie może nas widzieć! I on teraz patrzy się na tą wodę! Mam nadzieję, że w to wejdzie, tak, udało nam się! Tak, bardzo dobrze, on dostaje obrażenia i deadnął, pokonaliśmy go, Pimpek, juhu! Ale chwilę, teraz idzie do nas pomarańczowy z Rainbow Friends! On zaraz u nas będzie, czy masz jakiś pomysł? No pewnie, że tak, może przedłużymy jego drogę, tak, żeby on nie szedł do naszych domków! Ej, to jest genialny pomysł, bo on może chodzić tylko po tej linii, więc podejdźmy koło niego, bo on tutaj się buduje i postawmy z boku taką drogę, która będzie prowadzić w tamtą stronę! O tak, proszę, skręć teraz! Tak, zobacz, Pimpek, on idzie. Ja nawet będę latać teraz na tym kartonie i zrobimy ją bardzo daleko. Dawaj, Pimpek! Tak, musimy ją zrobić jak najdalej! Teraz na pewno on do nas nie przyjdzie. Ona jest tak daleko rozłożona, że chyba nam się udało. Dobra, Pimpek, to jest takie proste. Ale chwilę, on w tym momencie chyba wraca i będzie szedł do naszego domku. O nie, Pimpek, musimy zrobić coś kolejnego. A ja mam mega pomysł, ponieważ jego dróżka jest koloru takiego pomarańczowego. A co gdyby tutaj zrobić kolejne dróżki? Zobacz, na przykład taka różowa. Tutaj mam jeszcze taką niebieską. On teraz nie będzie wiedział, gdzie pójść. No nie, ale się teraz pomiesza. Tutaj jest tyle koloru. Tak, jeszcze mam na przykład zielony. Poczekaj, dajmy tutaj. Tak jest. Teraz on na pewno nie wybierze żadnego koloru, bo jak tutaj stanie, to będzie mieć zagwozdkę. Zobacz, on podchodzi do tych kolorowych dróżek. No co, ale ciekawe, którą wybierze. Żadna nie jest i jego koloru. Co on robi? O nie, on normalnie buduje dalej i idzie prosto na mój domek. Dobra, Pimpek, ostatnie zabezpieczenie musimy zrobić, bo nic na niego nie działa. A mianowicie szybko zablokujmy go, żeby nie mógł tutaj iść. Teraz zrobimy mu szybko taką drogę, którą będzie mieć zagwozdkę, jak zrobić. Bo tutaj, żeby przejść po tej gotowej mapce, to będzie mieć bardzo duży slalom. Zobacz, Pimpek, jak to wygląda. Czekaj, czy ty właśnie teraz budujesz jakiś labirynt? O nie, chyba pomarańczowy nie jest do tego stworzony. No właśnie, ale poczekaj. On tutaj może się pomylić i nie przejść po tej drodze, więc ja tutaj dam dużo TNT i półpłytek. O nie, przecież to wszystko wybuchnie, co ty robisz? No sorry, ale on musi umrzeć, to jest pułapka na niego. I czekaj, on w tym momencie chyba przechodzi, tak, on się dokopie do tego. No nie, on to robi bokiem, serio, teraz mu się uda? I teraz na pewno powinien dotknąć jakąś półpłytkę. Zobacz, on tędy idzie. No nie wiem, jak na razie bardzo dobrze mu wychodzi. On chyba tego nie dotknie. Czekaj chwilę, ale chwilę, dotknął chyba, tak. Co, to zaraz wybuchnie, o nie. Bum, tak jest, czy on deadnął? Chwileczkę, tak, nie ma go już. Te zabezpieczenia były mega dobre. Ale czekaj, teraz ten zielony przyjaciel idzie do mojego domku. On chce mój domek rozwalić. Pimpek, nie krzycz tak, bo on jest oczywiście ślepy, więc on niczego nie widzi, on tylko działa na słuch. I twoje owce są tutaj problemem, zobacz, one go tutaj przyciągnęły. No nie, faktycznie są strasznie głośne, biedne owieczki, bądźcie ciszej. Czekaj, musimy zrobić pułapkę na niego, żeby go oczywiście pokonać. I zrobimy chyba coś prostego, Pimpek. Patrz, tutaj mam takie wiaderko, które jest toksyczne i ono wypala dziurę. O nie, to jest bardzo niedobre, nie chcę tutaj wejść. Też bym chyba tak został wypalony. Dobra, Pimpek, spokojnie. I mam pomysł, żeby teraz oczywiście zwabić go też tymi owcami. On będzie słyszał teraz owce, ale ona oczywiście będzie tutaj uwięziona na takim jednym bloku. I teraz ten
zielony, jak to usłyszy, to wpadnie tutaj! O tak, przecież on nic nie widzi, to tej dziury też nie zauważy! Tak, a wtedy wylejemy mu wiaderko na głowę. I czekaj, on w tym momencie chyba usłyszał te owce! Tak, udało nam się, ta pułapka działa, tylko teraz, żeby wpadł! Tak jest, wpadł, widzowie! Zobaczcie, teraz możemy na niego szybko wylać bardzo dużo tej zrzącej wody! O nie, co się dzieje? Sorry, zielony, ale teraz ginie! Tak, to jest zielona woda, która zatruwa. Czekaj chwilę, gdzie on jest? Teraz się topi! Bardzo dobrze, tak, zgij zielony już! Ale chwileczkę, on w tym momencie wychodzi, Pimpek, no nie, to nie zadziałało! Ta pułapka była za słaba, co teraz zrobimy? Mam teraz pomysł, żeby zbudować dla niego takie zielone pomieszczenie, on na pewno dednie od tego koloru! Jak to? Przecież to jest jego ulubiony kolor! Nie wiem, czy to jest dobry pomysł! Spokojnie, Pimpek, w środku damy mu mega niespodziankę, hehehe! Bo będzie tutaj mnóstwo slajmów, tak jest, on będzie je teraz słyszeć! Tak, i przez to, że one są takie głośne, wejdzie tutaj, a te szlamy będą chciały go rozwalić! Tak jest, zobacz, jakie to jest naprawdę bardzo głośne i czekaj, on chyba w tym momencie idzie tam do środka! O tak, to działa! O. Jak dobrze, proszę szlamy, żebyście pokonali tego zielonego! Bardzo dobrze, czekaj, on tutaj jest w środku! Ale chwileczkę, to on teraz zabija wszystkie te slajmy! Nie, te szlamy też są za słabe! Naprawdę, ten zielony jest aż taki mocny! No nie, ta pułapka chyba była jednak słaba! I nie, został jeszcze ostatni slajmik, którego pokonał! One były za słabe, no nie! Musimy go jeszcze raz tutaj zwabić i mam teraz pomysł, żeby użyć takiego super wiatraka. Zobacz to, Pimpek! Wow, ale co one robią? To serio działa? Tak, Pimpek, zobacz, one w tym momencie się kręcą. Jeżeli ktoś teraz przejdzie, to zobacz, one spychają na bok! O, masz rację, ja się nie ruszam, a one mnie tak wypychają! Tak, Pimpek, to będzie ostateczna pułapka na tego zielonego potwora, on nas jeszcze nie widzi. Dobra, w takim razie musimy zbudować coś bardzo mocnego, ale myślę, że to będzie proste. Patrz, zbudujmy tutaj taką klatkę, do której on będzie musiał wejść. Ale jak ty chcesz go zwabić? Czekaj, jak to w ogóle ma działać? Ty to bardzo dziwnie budujesz. Jak to bardzo dziwnie? Spokojnie, patrz, my musimy zwabić go dźwiękiem, tak jest, więc tutaj na samym środku będzie bardzo dużo dzwonków. Zobacz, i teraz jeżeli będziemy klikać, to on powinien to usłyszeć. O, nawet się chyba popatrzył. O, mamy mało czasu, dawaj, Pimpek, zbudujmy tutaj ten wiatrak i odpalimy go w tym miejscu specjalną dźwignią, tylko musimy oczywiście ją tutaj podłączyć do tych wszystkich wiatraczków. Tak, Redstone'em, pomogę ci szybko, bo nie mamy czasu. I zobacz, teraz jeżeli sobie klikniemy, to te wiatraki zaczynają działać, tak jest, Pimpek. Dobra, tylko teraz musimy zrobić jakąś pułapkę, czekaj. Ja chyba mam pomysł, żeby z tej strony dać tutaj takie super kolce, które będą oczywiście od razu włączone. Zobacz, jakie one są ostre. No pewnie, że tak. O nie, nie chciałbym ich dotykać. I jak on tutaj spadnie, to na pewno zostanie obrażenia. Jeszcze tutaj na dole zrobimy coś takiego i zobacz, jaka ta pułapka będzie śmiercionośna. O nie, ty wszędzie dajesz kolce, ich jest za dużo. Dobra, Pimpek, spokojnie, na razie jest to wyłączone, ale zacznijmy to klikać, tak jest. Chodź tutaj, zielony. O, on jest coraz bliżej. Dobra, on teraz idzie i będzie szedł tędy, ale jak to włączymy, to chwileczkę, Pimpek, dawaj teraz. Tak, włączaj to w tej chwili. Bum, i wpadł tutaj. I teraz dostaje obrażenia. Świetnie, chyba nam się udało. On tego nie przeżyje. Udało tak, nam się. No dobra, to była genialna pułapka. Ale chwilę, widzowie, teraz wyszedł Red z Rainbow Friends i przekolorował mój domek. No nie, musimy go pokonać. Co ty mówisz? Mi się całkiem podoba ten kolor. On nie jest taki zły. No ale to jest zła postać. On będzie chciał nas pokonać. Dobra, ja mam mega pomysł, jak możemy go zwabić. Zobacz, mam takie kulki, jak były w grze Rainbow Friends. O nie, co to jest? Chwila, on się na pewno to nabierze? No jasne, że tak, my musieliśmy je zbierać w drugim chapterze. I zobacz, dajmy ich tutaj bardzo dużo, za chwilę oczywiście je zobaczy. A one niech prowadzą na przykład bardzo daleko i tutaj musimy zrobić jakąś pułapkę na niego. O tak, on na pewno po tym pójdzie i wpadnie do tej pułapki. Tylko jaką ty chcesz tutaj zrobić? Zróbmy po prostu wielką dziurę, która będzie do samego dołu, tak? I tutaj na samym dole postawmy dużo tych kuleczek, tak? On tutaj będzie chciał zejść. Ale super! Tylko czekaj, czy on przypadkiem nie zginie, jak tutaj spadnie? No nie, no, mam właśnie taką nadzieję, bo nie chcę już tego Reda! I czekaj, on w tym momencie chyba zauważył to. Dawaj, Pimpek, szybko pod karton! Tak, schowajmy się! Ale patrz na to, on się na to nabiera, idzie za tymi kulkami! Bardzo dobrze, ta pułapka zaczyna działać. Błagam, żeby odednął, ty głupi naukowcu. Po co chcesz rozwalać wszystkich ludzi? Teraz go chyba pokonamy! Tak, udało nam się! Odciągnęliśmy go od naszego domku i idzie prosto do tej pułapki! Juhu, dawaj, spadaj na dół! Patrz, ile tam jest kuleczek! Spadł tam, tak jest! Udało się, łuchu! Ale czekaj, czy on to przeżył? Właśnie tak, tylko nie wiem jak! O, Pimpek, on sobie zaczyna je zabierać! Musimy teraz stworzyć jakąś lepszą pułapkę!
pułapkę. I do tego mam naprawdę mocny pomysł. Ponieważ teraz, jeżeli on wyjdzie z tej wielkiej dziury, to na wprost siebie zobaczy takie różne postacie z Rainbow Friends. Tylko jak to ma działać, Luczek? To są jego kumple. No tak, to są zdjęcia oczywiście jego kumpli, ale zobacz, jak bardzo takie są rzeczywiste. Widzisz, to jest na przykład Orange, którego już pokonaliśmy. Masz rację, pewnie się na pewno zdziwi, co oni tutaj wszyscy robią. Tak, i oni będą uwięzieni, Pipek. To będzie taki dobry prank. Zobacz, oj, żółtego dajmy na przykład wyżej. Tak, bo żółty sobie lubi latać, więc niech będzie tutaj wyżej. I na pewno on uwierzy, że tutaj są te jego postacie, które on wziął. I na pewno będzie chciał im pomóc. Dobra, teraz na pewno się nabierze, ale tutaj dajmy na przykład dużo lawy za nimi. Ale to oczywiście jest blok lawy fejkowy, ohoho. Czyli one tak naprawdę nie zginą, ale ten czerwony naukowiec będzie myślał, że oni są w tarapatach. Tak, to będzie takie mocne. To wygląda, jakby się wylewała lawa, widzisz, z wszystkich stron. O nie, nie chciałbym być na miejscu tego naukowca. Pewnie tutaj przyjdzie i będzie chciał ich uratować. I bardzo dobrze, to wygląda jak normalnie jakieś tsunami lawowe, widzisz to, Pipek? No pewnie, że tak. O nie, biedne Rainbow Friends, ale czekaj, czy to naprawdę ma niby pokonać tego naukowca? No tak, bo oni będą jakby potrzebować pomocy. Zobacz, to wygląda bardzo dobrze z daleka, a teraz mam pomysł na pułapkę, ponieważ tutaj na pewno się tego nie będzie spodziewać. Zobacz, mam tutaj takie nowe bloki, które są, poczekaj, Pipek, bardzo płaskie i tak naprawdę wyglądają jak normalna trawa z góry. Co ty mówisz i co one niby robią? Ej, a nie mogę na nie w ogóle wejść. Tak, bo jeżeli wejdziesz, to to się zapada. Ahaha, zobacz na to, pum, i wychodzą normalnie patyki. Jaki ty masz dobry pomysł, rozumiem. Czyli to będzie taki kamuflaż, a tutaj na dole możemy zrobić jakąś śmiercionośną pułapkę. Tak, wydaje mi się, że tutaj musimy zrobić tak jak na tego zielonego przyjaciela dać kolce. Więc musimy tutaj ich dać bardzo dużo. Wow, co ty robisz? Tak, to na pewno się uda, bo ta pułapka z tą wysokością nie dała radę. Za to te kolce rozwalają każdego Rainbow Friend. Tak, teraz na pewno on dednie i teraz przykryjmy to, tak. Jego koledzy potrzebują pomocy. Ale czekaj, Pipek, on już idzie szybko, musimy się ukryć. Tak, nie pozwól, żeby nas zobaczył. Błagam tylko, żeby nabrał się na tą pułapkę. Zobacz, jak to wygląda, on się chyba patrzy. Tak, i patrz, wszedł tutaj, no co za głupek. Bardzo dobrze, czekaj, czy on w tym momencie dednie? O, czekaj, chwileczkę, on w tym momencie zaczyna. Czekaj, czy on rozwala te kolce? Nie, nie gadaj, naprawdę, ta pułapka też była zbyt słaba. No nie, ja myślałem, że mu naprawdę uda nam się go złapać. No nie, czy masz jakiś inny pomysł? A może zwabimy go tym autobusem, bo on bardzo lubi, jak ludzie są w tarapatach. To prawda, on w sumie rozwalił jeden autobus u niego w grze w Robloxie, więc uwaga, dajmy tutaj taki wielki autobus, którym musimy oczywiście jakoś zabić tego Rainbow Friendsa. Masz jakiś pomysł? Może użyjemy tych balonów z lawą i jak tutaj podejdzie, to patrz, będziemy w niego rzucać tą lawą. Ej, to bardzo dobry pomysł, dawaj mi trochę. Naprawdę to będzie dobra pułapka na tego czerwonego Rainbow Friendsa. On wtedy dednie, będziemy nawalać z całej siły. Tak, a on będzie w środku autobusu. I czekaj, Pipek, on na nas biegnie teraz. Nie, szybko, schowaj się, dobra, jesteśmy w pudełku. Tak, i on nas nie widzi, zobacz, on się zastanawia i chyba zobaczył teraz ten autobus. No pewnie, że tak, on je uwielbia, próbuje do niego wsiąść. To jest idealny moment, żeby rzucać w niego tymi balonami. Tak, no dawaj. Patrz, on nie wie, co się dzieje. Czekaj chwilę, muszę to zobaczyć i dednął, tak, pokonaliśmy go. Ale czekaj, widzę coś w powietrzu, to jest żółty Yellow z Rainbow Friends. Nie, co on robi, on potrafi latać. No tak, Pipek, on ma taki helikopterek, ale czekaj, gdzie on leci? On teraz chodzi na jakieś drzewo i chyba będzie się zbliżać do naszych domków. Nie, on pewnie sprawdza teren, gdzie co rozwalić, ja się go trochę boję. Ja go widzę, musimy zrobić na niego pułapkę. Ty głupi Rainbow Friendzie, my się ciebie nie boimy, bo on oczywiście porywa ludzi. Dobra, mam tutaj pomysł, żeby na pewno jeszcze raz tutaj wszędzie, Pipek, dać kolce, żeby on tutaj nie usiadł. Tak, te kolce bardzo dobrze działają. Tak, musimy tego dać dużo i dawaj, Pipek, do ciebie też to musisz sobie sam dać. Zapomniałem, bo na mój domek też może usiąść, nie ma takiej opcji. Dobra, musimy sobie to wypełnić i na pewno nie uda mu się. O, ale on leci. O, szybko, Pipek, dawaj ich więcej. Musimy się pośpieszyć, on jest tak blisko. Dobra, damy radę, Pipek, dawaj tego bardzo dużo. Zobacz, jak wygląda mój dach. Tak, ale chyba, Luczek, masz przewalone. Zobacz, on jest koło twojego domku. O nie, on sobie usiadł normalnie na tych kolcach. Co to jest za pułapka? Czekaj, czy to na niego nie działa, a może on jest odporny na kolce. Dobra, w takim razie mam pomysł, jak go przestraszyć, Pipek, bo to jest mały dziad latający, ale spokojnie. Użyjmy starego triku, poczekaj. On na razie jest na moim domku, ale za chwilę przyjdzie do ciebie. I patrz, ja tutaj stąd położę ci coś na ziemi i stąd poprowadzimy takie lasery. No
to jest? Ale tu wygląda potężnie. Nie no, teraz na pewno nie wejdzie na mój domek. Nie ma szans, że on teraz czysto przejdzie. Te lasery są mega mocne. Dobra, czekaj, jestem ciekawy, co on zrobi. On chyba przez nie nie przejdzie. Ale czekaj, on wbił się na górę i sobie siedzi. No nie, on ominął tą naszą pułapkę. Żartujesz sobie? To jest niemożliwe. Te lasery były najlepsze, co mieliśmy. Ale wiesz co, przecież on jest głupim ptakiem. Weź to, to jest snajperka i musimy go po prostu rozwalić. Ej, faktycznie, teraz mogę po prostu w niego wycelować i strzelić w niego. Tak, ja też w niego strzelam, nawala. On teraz ucieka, ale dobra, musimy go trafić. Tak, to oznacza, że go to boli. Zwiewaj od naszych domków. Czekaj, Pipek, on ucieka, muszę go strzelić. Tak, nawala, i uciekł już na mało życia i tak. Trafiłem go, Pipek, pokonaliśmy tego żółtego z Rainbow Friends. Ale chwileczkę, coś widziałem za moim domkiem. Tam jest Saiyan, patrz jak on lata. No nie, on jest taki szybki. To jest najszybszy Rainbow Friends. Czekaj, ja go nawet chyba nie trafię, on jest za szybki, pum! Ale chwila, on niszczy mój domek, dobra. Musimy zrobić jakąś pułapkę na niego i chyba mam pomysł. Co ty na to, żeby stawić mu tutaj bardzo dużo Endermanów? On na pewno nie będzie szybszy od nich. No pewnie, że tak, przecież one potrafią się teleportować, a on nie jest taki szybki jak one. Więc dawaj, Pimpek, wejdziemy sobie pod karton i patrz, mamy dużo tych Endermanów. Jak najwięcej, one chyba zaczynają go bić. Tak, bardzo dobrze i czekaj, on w tym momencie chyba przed nimi ucieka, zobacz to. Tak, chyba nasza pułapka działa, on jest zbyt słaby. I bardzo dobrze, ale chwilę, ty, on jest chyba bardzo szybki. Czekaj, gdzie on jest? Gdzieś bardzo daleko, tam. No nie, on im ucieka, co to ma być? Dobra, ale nie, no to jest za słabe dla niego. Dobra, Pipek, czy masz coś, jakiś lepszy pomysł? No nie wiem, myślałem, że te Endermany na niego zadziałają. Ja też tak myślałem, dobra, musimy w takim razie wymyślić coś innego, bo to jest dla niego za łatwe. W takim razie, jak on sobie tutaj biega, to ja mam pomysł, że koło mojego domku postawię tutaj takie dispensery, które na pewno on kliknie kiedyś przez przypadek, a w środku damy potki na spowolnienie. Tak, to go tak spowolni, tylko czy na pewno on straci swoją szybkość? No nie wiem, Pipek, dajmy może więcej tych dispenserów. I czekaj, on teraz tędy przechodzi i tak jest, te potki strzelają, ale chyba nie w niego. No nie, on jest za szybki na nie, on je tak omija, nawet wszedł do twojego domku. No nie, Pipek, naprawdę, dobra, ta pułapka jednak była słaba na Saiyana, bo on jest za szybki, nawet te potki w niego nie trafiają. W takim razie musimy zrobić coś mocniejszego. Tutaj zbudujemy taką wielką ścianę, na której znowu będzie mnóstwo kolcy. Przecież on będzie widział te kolce i ucieknie, bo on jest zbyt szybki. Spokojnie, Pipek, dlatego mam mega pomysł, żebyśmy sobie wypili bardzo dużo potek na wysoki skok, tak, i oczywiście zwabimy go i potem jak on będzie na nas biegł, to podskoczymy. Wow, tylko musimy to zrobić w dobrym momencie. I na dodatek musimy zbudować jakąś bezpieczną platformę, żeby oczywiście nie dednąć. Dajmy sobie tutaj takiego slajma, gdzie na niego wskoczymy. Teraz możemy to spróbować. Uwaga, tak jakby on na nas biegł. Raz, dwa, jesteśmy. Udało nam się, to jest takie dobre. Ta pułapka chyba jest najlepsza. I chwilę, Pipek, on już tutaj jest. O, on się chyba na nas czai. Ale uważaj, nie możemy się zleknąć. Musimy tutaj stać i jak będzie na nas szedł, to wtedy skaczemy. Dobra, spokojnie, patrz, on za chwilę powinien się rozpędzić, a my wskoczymy. Uwaga, i leci. Nie, ja uciekłem. Tak, mi też się udało. Czekaj. I patrz, on zginął. Bardzo dobrze, Pipek, zadziałała pułapka na tego Saiyana.